Witam was w kolejnym odcinku Minecraft Reddit. Dzisiaj, no przyznam się, że warto by było, żebyście zostawili łapkę w górę, bo dzisiejszego filmu miało nie być. A miało nie być dlatego, że wzięła mnie naprawdę tak mocna alergia, że no przed filmem siedziałem jakieś 3 godziny i próbowałem przestać smarkać, okej? Dlatego też, jeżeli dzisiaj byłbym jakiś dziwny, może nie wiem, miał czerwone oczy albo zatkany nos, no to dobrze znacie przyczynę. Więc chciałbym wam tylko przypomnieć na starcie, że kolejny odcinek Minecraft Reddit to 20 tysięcy łapek w górę. Więc zostawcie w tym momencie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, że zostawicie łapkę w górę, to wam przypnę serduszko. No, i będzie fajnie. Więc możemy chyba przejść do redditów. Na początku możemy zauważyć, że ktoś zrobił mossy stone. Oczywiście przeniósł go do 3D i zrobił z niego ładną teksturę, a potem na nowo wrzucił go do Minecrafta. Wygląda to naprawdę fajnie. Ale jeszcze fajniej wyglądają te szachy, które, tak jak zapewnia nas autor, będą playable. Playable, czyli jakby do grania po prostu. Najkrócej mówiąc. Ja i moi znajomi odkrywamy nowy trik. Jestem ciekaw, czym będzie ten trik. Okej, czy ten trik to było po prostu szybki trik na śmierć? Ej, dobra, to jest coś, co nie wiem, czy powinno być w Minecrafcie i coś, co nie wiem, czy na pewno istnieje. Na pewno jest to warte sprawdzenia. I jeżeli chcecie sobie robić jakieś, nie wiem, zaawansowane rzeczy, no to... Nie wiem, czy jest jakby sens, bo zapewne zostanie spaczowane, bo nie wygląda to jakby było to umyślnie dodane do Minecrafta. Przynajmniej gdyby było umyślnie dodane, to na pewno byśmy dostali o tym jakiegoś newsa. Dziwne, że po tak długim czasie dopiero żeśmy to odkryli, ale warto wiedzieć, że jagody niwelują upadki od upadku. Może w prawdziwym życiu też, kto wie. A tutaj z serii. Zwierzęta z Minecrafta otworzone w prawdziwym świecie. Tym razem jest to otworzony lisek, i to zimowy lisek, z klocków Lego i on wygląda naprawdę fajnie. Czemu uważam, że w ogóle to jest super zrobiona rzecz? Po tych wszystkich detalach. Chociażby fakt, że ten ogon mi się bardzo podoba. Ja nie wiem, czemu on jest przeczysty, ale jest po prostu fajny. Po prostu mi się podoba. Coś takiego chętnie bym sobie na półce postawił, to na pewno. Ale czy on jest duży? Pewnie będzie gdzieś taki, skoro jego ucho jest takiej wielkości, no to będzie miał głowę szerokości, bo ja wiem, może takiej. O, proszę bardzo. Tak wygląda potwór z Loch Ness, jakby ktoś nie wiedział. Prezentuję wam mój chór. Jakby niewątpliwie trzeba powiedzieć, że ten gościu ma coś nie tak z głową chyba. Nie wiem, jak on na to wpadł. Oho, labirynt villagerów. Zobaczmy, jak villagerzy przejdą labirynt i czy w ogóle im się to uda. Podejrzewam, że po prostu z jednej strony są gdzieś postawione drzwi, ale nie wiem też, czy oni chodzą losowo, czy właśnie do drzwi idą, ale nie. Widzę, że chyba losowo chodzą, bo no jakby... Zaraz, ale czy ktoś już przeszedł ten labirynt? Chyba nie. No niestety jakby nie widzę, że żaden villager to przeszedł, więc chyba żadnemu się nie udało. To naprawdę wygląda smooth. To znaczy, autor napisał, że zrobił to śniegiem, więc zapewne po prostu zmienił teksturę śniegu na trawę. No i gdyby tak wyglądał Minecraft, no to już chyba za dużo osób by się nie czepiało, co nie? Biedny, bezdomny villager, śpiący na ulicy. Czy to jest widok, którym powinien czasować dzieci Minecraft? Nie wydaje mi się. Jak do tego doszło? No nie wiem. Na pewno była to dość ciekawa sytuacja, bo jeszcze nie wiedziałem, że villager spał na ziemi. Następny krok ku netherowemu wymiarowi, czyli koncept netherowej kolei, jakby pociągu, cokolwiek. O, proszę bardzo, ktoś tutaj wpadł na pomysł, żeby wykorzystać schody do robienia właśnie takich oto artystycznych znaczków. W ogóle wykorzystanie schodów tutaj w przypadku tego creepera sprawiło, że ten creeper ogólnie jest taki, no, ciekawszy. Chociażby te nogi są takie pozaokrąglane, jego głowa jest taka wyprofilowana trochę. Tak jak głowa tej kaczki, nie, ale tak serio, to kto zrobił tą kaczkę i po co? Koncept kopalni emeraldów. Tak by właśnie wyglądali wieśniacy, gdyby chociaż sami kopali emeraldy, a nie tylko wyłudzali za jakieś beznadziejne itemy. Przynajmniej w moich oczach jakby. Villagerzy to są nieźli naciągacze w Minecrafcie. No bo pomyślcie sobie, ile razy wam się coś opłacało kupić u villagera. No, mi się ani razu chyba nie opłacało. Dobra, tutaj mamy jakiś znowu mechanizm z Lego, który nie wiem, co ma robić, ale okej, zmienia bardzo szybko scrolla i dzięki temu mamy losowe budowanie. Czyli wiecie, jakby te bloki, mossy stone, znaczy nie mossy stone, ale mossy stone brick, czy tam te zniszczone stone bricki. Zwykle sami pewnie macie problem z rozplanowaniem tego, jak one powinny być położone, tak by to wyglądało jak najbardziej naturalnie. I mi się wydaje, że właśnie taki tip jest kluczem do tego wszystkiego. O! Moja dziewczyna zrobiła mi minecraftowy blok, który wygląda naprawdę słodko. No cóż, chciałbym mieć też taką dziewczynę, która by mi robiła takie rzeczy. Pixel Art Piglina. Jakby mam problem w ogóle wypowiadania się, bo jak mam ten nos zatkany, czasem możecie mieć wrażenie, że mówię niewyraźnie. I macie rację, więc zostawcie łapkę w górę, bo widzicie, jak się poświęcam dla was. Ciężkie życie youtubera, naprawdę. Z alergią tym bardziej. Już
oczu, jakby oczy łzawią. Świętej pamięci Blacksmith Villager, który był dla mnie jak ojciec? Oj. Minecraft Reddit. Czym ty mnie jeszcze zaskoczysz? Ten fantom stwierdził, że zostanie ewidentnie rybą. I teraz jest mantą. Manta to jest płaszczka. I w sumie faktycznie, no. Fantom mógłby być płaszczką. Wygląda w sumie jak płaszczka. Byłem znudzony waszymi mechanizmami kowadłowymi, więc poszedłem łowić. Nie wiem, jakby i tyle, jakby po prostu poszedł łowić i na tym się ten cały post skupia. Wydaje mi się, że pewnie raczej nie, ale już jak mi bierze na jaki... Aha, to było ciekawe. Znalazłem schowaną piramidę. Co to znaczy schowaną piramidę? Czy tutaj chodzi o jakąś strukturę wygenerowaną w Minecrafcie, czy jakiegoś trolla? A może to po prostu zwykła metafora? O, a jednak coś znalazł. Aha, taką piramidę. No to w sumie w tym momencie mógł się poczuć jak historyk, który odkrywa coś wielkiego. Zobaczmy, jak to wyglądało od zewnątrz. On to naprawdę znalazł pod ziemią? Aha, czyli ta świątynia była takim czymś przykopana. I okej, o ile dziwne jest, że świątynia jest w takim miejscu, to powiedzcie mi, czemu w takim miejscu kopie sandstone'a tak naprawdę? Jakby, nie wiem. Hej Mojang, czy nie uważacie, że czegoś nam brakuje? Albo czy o czymś zapomnieliśmy? No w sumie dobre pytanie. Wydaje mi się, że brakuje zwykłych niedźwiedzi. Może Mojang lubi tylko czarno-białe? Potrzebujemy grizzly, toś napisał. Snow Sniper. Czyli co? Czyli maszyna strzelająca śniegiem na to wychodzi? Chyba tak. Chyba... Wow! Ej, ale to nieźle szybko wyskoczyło. Jak to i dlaczego, to nie wiem, ale na pewno jest to ciekawe. Jakbyście chcieli szybko linię zrobić, chociaż nie wiem po co, no to możecie. Nienawidzę, gdy to się dzieje. I ja wiem, ja znam ten ból też, jak miałem nieraz. Look out. Co to znaczy look out? Aha. Okej, odbiło po prostu jego TNT. Sad boy. No, to wygląda w sumie takie, bardzo smutne to jest. Biedny villager. Znaczy, w sumie to golem. Może żelazo mu nie wydropiło albo coś? 35 lat. I moja żona zrobiła mi takie ciasto. Wow. Jakby, no niewątpliwie w wieku 35 lat nie wyobrażam sobie zjeść takiego tortu, ale byłoby to na pewno wyjątkowe. I może nawet i smaczne. Bo tak wygląda właśnie. Mój tata narysował to na mojej żarówce w pokoju. Dlaczego? Dlaczego ludzie sobie robią wszystko związanego z Minecraftem? Dlaczego nie dostają poduszki? Bo dostają ciasta. Trzeci dostaje nawet coś takiego. A ja jestem Minecrafterem od 10 lat. I co dostałem? No, jakby... No, dostałem jakiś tam miecz od widza raz. Ale to tylko tyle. Złapałem fantoma na survivalu. Aha! Złapał fantoma do klatki. No to nieźle się fantom musiał zdziwić. Kiedy przylatujesz kogoś zabić, a zostajesz jego papugą w klatce. Trzylatek zbudował ten Minecraftowy track, czyli to będzie kolejka, tak? Tutaj widzimy, siedzi chyba ten trzylatek, ale czy on ma 3 lata? Nie wiem, jakby nie mi oceniać. No i zobaczymy, co tu się dzieje. Wjeżdża na górę, jedzie dalej na górę. I czy on tam po prostu zawróci? Nie, on spada. Ten trzylatek jest masochistą. Najłatwiejsza droga, jaką znalazłem do zdobycia nieskończonych emeraldów. No i to jest właśnie to, o czym mówiłem. 12 emeraldów za tyle szkła? Czy was pogięło? To się w ogóle nie godzi. To tak w ogóle nie może być. Tak nie może być. Chyba, że to jest jakiś sposób... Aha, a jednak może jest w tym jakiś ukryty interesik. No bo teraz masz 16 emeraldów, a początkowo miał ich 12. Wow, faktycznie to działa. Co się tu dzieje? Czy to są lagi serwera? Czy może lagi mózgu? Trudno powiedzieć. Na pewno jedno jest tutaj oczywiste. Czyli to, że ten kamień jest łatwiejszy do pokonania niż te tory. No i znowu, kolejna rzecz. Kolejni utalentowani ludzie. Ja dostaję depresji, serio. To wygląda nawet spoko. Nie leży co jej postać. To jest emerald. Jest totem nieumierania. I jest flaga. No flaga akurat pozostała wiele do życzenia, ale ja bym nawet tego nie zrobił. Przez 2 lata granie na tym samym survivalowym świecie. W końcu skończyłem mój największy projekt. Czyli most, który idzie przez cały teren, jaki eksplorowałem na moim świecie. 7000 kratek. Czegoś takiego. Tu widać jeszcze mapę od góry. No i co ja mogę od ciebie powiedzieć? No na pewno jest to ładne, ale czy to nie jest zbyt duża strata czasu? To może już nie powinienem się na ten temat wypowiadać, bo w sumie niektórzy spędzają całą dobę na budowaniu jakichś szklanych kopuł, które można zrobić jedną komendą, ale a co ja tam wiem? Liczy się zabawa, okej? Okay? I przy tym zostajmy. Więc jeżeli ktoś fajnie się bawi, robiąc to samo w kółko, to spoko. Nie będę mu odbierał tej możliwości. Ktoś tutaj dał swój pomysł na teleskop i on trochę bazuje na jakby, no może nie bazuje, może źle to powiedziałem, bo tu jest na
napisane, że bez użycia Optifine'a, ale mniej więcej dałem to co Optifine, czyli takie delikatne przybliżenie z jeszcze z jakimś efektem. No i czy takie coś ma rację bytu w Minecrafcie? No niby powiedzieć, że tak, no bo czemu w sumie nie? Ale z praktycznej strony jakby, jeżeli coś oddalamy, coś co jest daleko, to pamiętajcie, że na takiej jakby dalekości, gdzie już nie widzimy, zwykle się nie spawnują moby, więc byłoby to trochę takie, trochę by to niszczyło grę, przynajmniej tą imersję. Ojeju, ojeju, mój pierwszy map art. No widzę, że jest tutaj coś zbudowanego, nie wiem czy to on budował, czy nie, ale jest słodkie. Zaraz, czy wy mi po tylu latach chcecie powiedzieć, że endrody można craftować? Naprawdę? I to w taki sposób? Nigdy, ale to totalnie nigdy bym na to nie wpadł, okej? Okay? Jak? Jak to mogło mi umknąć? Napiszcie, czy wy wiedzieliście, bo nie wydaje mi się takie oczywiste. No tutaj mam bardzo ładny pixel art Endermana. Kiedy dacie waszemu lisowi czaszkę szkieleta, to wygląda na super zszokowanego. Chodzi o to, że to jest czaszka szkieleta i wygląda jakby otwierał buzię. Wow! Co jest? Jak? Ja mam problem z odbudowaniem mojego domu, który jest kwadratowy i brzydki. Ten dom nie jest kwadratowy i jest ładny. A mimo wszystko czuję, że nie dałbym rady go odtworzyć. Ale może jakiś taki challenge zrobimy? Jak chcecie z tego odcinka, zostawcie łapkę w górę, nie przyjdźcie w komentarzu. Co o tym myślicie? Bym zbudował swój dom w Minecrafcie. Czy to jest jakiś przyspieszony sposób na budowanie ej, wiecie co? Jakby zauważyłem, że ostatnio ludzie zaczęli coraz więcej się bawić tymi łódkami. To znaczy, traki już różne widzieliśmy, ale tym razem jeszcze jest trak, nawet na którym się odbijamy na slajmach. To jest epickie, bo to w ogóle daje wielopoziomowość do takiego wyścigu. I to działa, to działa, to legitnie działa. Tutaj można byłoby się na tym ścigać. Może jakby nie jest to najładniejszy trak, jaki widziałem, ale na pewno jest efektywny. I zastanawiam się, czy ten taki rozstaw tych bloków sprawia, że ta łódka jest szybsza na przykład. Chyba tak, bo na Ferenie jest tak samo zresztą. Jak ktoś oglądał Harry'ego Pottera, to powinien skończyć to miejsce. Wreszcie skończyłem mój prototyp rakiety kosmicznej. Teraz raz na cały statek kosmiczny? Zobaczmy jak to wygląda. Leci rakieta, to faktycznie. Jest animacja, leci ogień, ruszają się bloki. Wybuchy, fajerwerki, to akurat nie wiem. Ale czy on tu wróci, czy co? Że ten film tak długo trwa? On tu wraca. Okej. Okay. Czyli mamy tutaj sukces niczym w SpaceX. Rakieta samowracająca. To jest zrobił animację smoka i jest bardzo fajnie zrobiona, bo nie dość, że ten smok po prostu jest i po prostu lata, to całe otoczenie, do tego jeszcze to trzęsienie kamerą, te wybuchy, no może to nie są wybuchy, ale te błyskawice. Jestem ciekaw, w jakim programie to robił. Zaraz, ktoś znalazł twierdzę kołowodnej świątyni i ta twierdza chyba powinna być o wiele niżej, tak mi się tylko wydaje, ale to jest tylko moja sugestia, więc spokojnie, nie rzucajcie się na mnie. I jakby, trochę wygląda to kwadratowo. Kolejne odtworzenie czegoś, co mnie, nie wiem czy to jest w życiu realnym, ale jakby to jest obraz, więc okej. Okay. W sumie to czemu ktoś by miał nie otwierać obrazów? Fajnie jest to zrobione. Nie wiem co to jest akurat za obraz, ale szacun. Ktoś robi creepera, który jest całkiem sporawy i wygląda jakby był całkiem zaplanowany. Jestem ciekaw finalnego efektu, bo najważniejsze zostało teraz tylko malowanie, nie? A to jest bardzo fajny pomysł na zrobienie takich, no teraz zapomniałem jak to się nazywa, jakby, nie wiem dlaczego, ale takich podstaw, może nazwę to podstawy teraz roboczo, no kolumny, o, takie kolumny jakby do domu, właśnie. Czy to jest jakaś skala? To znaczy mały miecz 1 do 10 prawdopodobnie, tutaj jest, oho, a tutaj jest 1 do 100, uhuhu, no trochę duży, żaden jest taki płaski. A to ujęcie zostało zrobione tylko i wyłącznie za pomocą elytry, więc jest to naprawdę w sumie fajna alternatywa dla jakichś modów, typu, nie wiem, kamera mod. No cóż, więc to była tyle w tym odcinku, jak widzicie, troszeczkę się męczyłem przez ten odcinek. Nie wiem jak z odcinkiem na jutro, raczej na pewno będzie, bo w sumie to, no trudno by było, jakby nie było odcinka przez dzień, ja wiem. Więc zostawcie łapkę w górę, bo mimo alergii nie chcę zwalniać tempa, trzymajcie się, no i pa pa!